Pięknie, że zdołali Państwo przybyć mimo tej bardzo wczesnej pory. W zamierzeniu była szósta. Tak, ale negocjowaliśmy. Na anioł pański. Przecież. Chcielibyśmy dzisiaj przede wszystkim, tak jak Państwo, powitać Łukasza w naszym klubie. Sądzę, że wszyscy czekaliśmy na niego. Nie tylko kibice, nie tylko pracownicy klubu, ale także Państwo dziennikarze. Ja w tym momencie chciałem przekazać głos Piotrowi Rutkowskiemu, członkowi zarządu do spraw sportu, który oceni tę pracę. Witam wszystkich. No, proszę Państwa, jest napastnik. Jest nim Łukasz Teodorczyk. Pewnie takie się pokażą dzisiaj tytuły trochę populistyczne. Pewnie dlatego, bo pamiętajmy, że napastników mamy. Ślusarski, który rozegrał rundę swojego życia w boju, który przepracował bardzo dobrze okres przygotowawczy w Młody Wolski. Natomiast dołączy do tej trójki Łukasz Teodorczyk. Cieszymy się z tego, że dołączy do nich już teraz w lutym, na niecały tydzień przed meczem z Ruchem Orzów. Twierdzę, że warto było czekać na Łukasza, bo jest to dokładnie ten zawodnik, ten typ zawodnika, którego chcieliśmy mieć już w lipcu. Jeżeli chodzi o profil zawodnika, profil, który został stworzony po odejściu Lewandowskiego, który się wpisywał Rudny, i kolejnym ma być Łukasz Teodorczyk, który podąży tą przez Rudnego i Lewego wydreptaną ścieżkę. Mamy taką nadzieję. Więc z Łukaszem rozmawialiśmy parę razy wspólnie z trenerem. Łukasz dokładnie wie, jakie cele mamy na ten sezon, jakie cele mamy na następny sezon. Zresztą wydaje mi się, że po transferze i Kaspera, i Łukasza każdy powinien zauważyć, o co my będziemy walczyć. Wyzwania są duże, znacznie większe pewnie dla Łukasza, presja większa. Natomiast Łukasz się tego nie przestraszył, a wręcz przeciwnie, jest na to gotowy. I mam nadzieję, że to pokaże na boisku już wiosną. Dziękuję bardzo. Prosiłbym o zabranie głosu trenera Mariusza Romana. Dobry wieczór Państwu. Nie wiem, czy działa. Chyba nie działa. Może bez. Będę mówił tak jak zazwyczaj. Tak jak pan prezes powiedział, jest czwarty napastnik, a kto będzie pierwszy, to boisko pokaże. I to jest jasne, tu nie ma jeszcze określonej hierarchii, natomiast na pewno zrobimy wszystko, żeby te nasze wspólne cele Łukasza i zespołu poszły tą samą drogą. Cieszę się, że nas dołączył, bo najwyższy czas był na to. Tydzień do ligi to już najwyższy czas, żeby nowy zawodnik doszedł. Szkoda, że pada śnieg, bo tak naprawdę pewnie dzisiaj będzie bardzo trudno przeprowadzić zajęcia takie, jakie były zaplanowane, ale ja wiem, co potrafi Łukasz. Śledziłem jego dokonania w grach sparingowych. Byliśmy w kontakcie, także cieszę się, że dołączył. No i wchodzimy w nowy sezon i mam nadzieję, że cel, który jest przed nami, zrealizujemy. Dziękuję. Prosiłbym teraz Piotra Rutkowskiego o wręczenie koszulki Łukaszowi. Ciężki? Ciężki, każda koszulka niebieska jest ciężka.
Było nie tyle samo dziennikarzy? Znaczy, to chyba tak. Bywa. Szanowni Państwo, jeżeli macie pytania, Łukasz, czy chciałbyś coś powiedzieć, sam skomentować przyjście, czy poczekasz na pytania? Znaczy, ja bym chciał powiedzieć, że bardzo się cieszę, że dołączyłem teraz do drużyny. Chciałbym się powiedzieć, lepiej późno niż wcale. I już na pewno od dzisiaj, jeżeli trening dojdzie do skutku, będę pokazywał, że zasługuję na to, żeby nosić tą niebieską koszulkę z tym ciężkim numerem na plecach. Czekam na pytania w takim razie. Jak chcesz tak w krótkim czasie teraz udowodnić trenerowi, że będziesz ten numer jeden? No bo w lecu nie zagrałeś ani jednego meczu przygotowawczego i już nie zagrasz. No tak, nie zagram. Ale trenowałem cały czas bardzo ciężko, gdzieś z myślą, że w końcu dojdzie to do skutku. I sądzę, że nie będzie jakichś większych problemów, bo wydaje się, że mamy jasno określony wspólny cel i ja tylko wsiadam w ten autobus i jedziemy po mistrzostwo. Także nie było... Tutaj Piotr Ruszkowski wyznaczył właściwie pewien szlak, którym wcześniej szli Robert Lewandowski, Artjom z Rudnes. Oczekiwania, jak pan widzi, są tutaj ogromne, to w ogóle bez porównania chyba z Polonią, nie wiem, może pan to też oceni, ale czy pan myśli, że może pan się stać następcą Lewandowskiego i Rudnewsa, wielkich napastników w Lechach, którzy potem robili karierę i robią karierę za granicą? Oczywiście brałem wszystko pod uwagę, presję, też poprzedników, gdzie teraz robią furorę na zachodzie, także brałem wszystko pod uwagę. I wiadomo, że też trzeba iść tą ścieżką, ale poczekajmy, tak jak już tutaj pan wspomniał, nie zagrałem jeszcze żadnego meczu, także trzeba pracować. Ja myślę, że wszystko przyjdzie z czasem. Pewnie niecierpliwienie się u pana pojawia. Jak pamiętam pańskie wypowiedzi, pan mówił, że profesjonalista oczywiście Nisza będzie grać wiosną w Polonii, to pan zagra na maksa, ale czy pewne zniecierpliwienie, biorąc pod uwagę fakt, że wiedział pan, że już pan jest w Lechu, było? Na pewno lekkie było, ale byłem zawodnikiem jeszcze Polonii, także musiałem grać jak najlepiej dla Polonii. Stało się dobrze, że dołączyłem teraz do drużyny i oczywiście będę oddawał serce na boisku za Lech Poznań. Czy to jest pańska życiowa forma w tej chwili, kole reprezentacji w sparingach Polonii? No jest pan bramkostrzelny, mówiąc delikatnie, czy to jest optymalna w tej chwili pańska forma? Miejmy nadzieję, że życiowa jeszcze przede mną, także poczekajmy. Jak pan myśli, czy szybko się pan dostosuje do taktyki Lecha? Ja myślę, że tak. Rozmawiałem z trenerem, już mniej więcej powiedzmy taktykę poznałem, także będę miał jeszcze więcej okazji, żeby poznać ją lepiej. Myślę, że nie będzie problemu. Pan się od razu przeprowadza do Poznania? Jak to wygląda, takie kwestie bytowe? Na razie do hotelu chyba, ale pomału. Pomału sprawy zostaną załatwiane, także najcięższy okres wydaje się, ale myślę, że wszystko będzie w porządku. Jak wyglądały pańskie rozmowy w sprawie tego, czy w ogóle prowadził pan jakieś rozmowy w sprawie tego wcześniejszego przejścia z prezesem Królem? Czy pan nie uczestniczył w tym? Czy ja bezpośrednio nie uczestniczyłem, tak? Dowiadywałem się tutaj od trenera, od menadżera, miałem informacje, także byłem na bieżąco, ale bezpośrednio nie miałem przyjemności chyba w ogóle rozmawiać z panem Królem i może i dobrze. Więc pan w jakiś sposób wdzięczny prezesowi Królowi, że puścił pana teraz? Czy jestem wdzięczny? No, na pewno w jakimś stopniu tak.
w sumie po tym, że za ileś tam milionów mnie nie odda, to trochę się przestraszyłem, no ale wiem, jaka sytuacja była w klubie i nie brałem tu do końca, tych słów do końca poważnie i miałem nadzieję, że jednak te rozmowy zakończą się powodzeniem i tak też się stało. Pytanie, czy z Lecha będzie bliżej do reprezentacji, bo gdzieś tam Lechicie ostatnio z kadry wypadali. Tylko przez dobrą grę na boisku będzie blisko do reprezentacji z każdego innego klubu, wydaje mi się. Chociaż jak jest takim klubem, że zawsze walczy o najwyższe cele, zawsze jest w czubie i wiadomo, że gdzieś ta droga jest krótsza. Także tym bardziej trzeba przebić się do pierwszej jedenastki i pokazywać, że zasługuje się na grę w Lechu i w reprezentacji Polski. Łukasz, mam pytanie, jak to Telewizja Polska. Łukasz Teodorczyk, Lech Poznań. Stan zdrowia, bo dochodziły do Was sygnały, że jest jakiś tam uraz, nawet po tym udanym debiucie reprezentacji mówił Pan w jednym z wywiadów, że nie był Pan w stanie tak na 100% zagrać. Czy to wszystko jest już zaliczone? Tak, na 100% nie byłem w stanie zagrać, nie ze względu na stan zdrowia, tylko na przygotowanie, tak? Bo to był początek w sumie po kontuzji, dosyć szybko wróciłem, a jeżeli chodzi o kontuzję samą w sparingu po meczu ostatnim na obozie, to tą kontuzję wymyślili ludzie, którzy robili pod górkę po prostu, żeby, nie wiem, oddalić transfer, czy nie wiem w jakim celu to było, ale ja to odbieram, że to było tak, bo po prostu nie miałem kontuzji, także nie wiem. Nie wiem, dlaczego na oficjalnej stronie widniała taka informacja o moim stanie zdrowia, gdzie ja nie wiedziałem, tak. Panie Łukaszu, czy Łukasz Trałka będzie tutaj jakimś pańskim przewodnikiem po Lechu? Wy się dobrze znacie, czy tak o tyle, o ile? Graliśmy jakiś czas, też Mateusz Morzeń, także Łukasz chyba takim przewodnikiem jest, wydaje mi się, w każdym klubie i myślę, że nie będzie problemu z Łukaszem, jak i z resztą drużyny. Jak z Luisem też będzie w porządku. Znaczy, to byście dobierali jako rodzaj teatru, który rozegraliście wtedy na Konwiktorskiej z Luisem Jedinkiewiczem, jak pan to odbierał tę sytuację, na jakieś papa przedstawienia chyba, że było. Tak, ja się ukłoniłem, on też, później opadłem. Trochę później, ale nie, myślę, że wiadomo, są emocje, tak, gdzieś, nie wiem, wyłączyłem te kamery wszystkie na zewnątrz i nie wiem, czy młodzieńcza fantazja, czy coś mnie poniosło, no wiadomo, za błędy trzeba płacić, tak, ale uśmiech na ustach nie będzie schodził i wiadomo, że gdzieś to się będzie ciągnęło, ale mam dystans do siebie i do tego wszystkiego, także nie będzie najmniejszego problemu. Za dwa tygodnie będziecie grać w Poznaniu właśnie z Poloniem Warszawa. Czy ty będziesz mógł grać w tym meczu? Jak to wygląda? Nie mam pojęcia. No to może pytanie tutaj do trenera. Niestety nie będzie mógł grać zagrać w tym meczu. To był jeden z warunków? Tak. A proszę powiedzieć, bo Lech wiadomo szukał napastnika. Czy skalora takiego właśnie wysuniętego napastnika to jest jedyna pozycja, którą pan traktuje na boisku, czy jakąś korektę w tym ustawieniu też można się spodziewać? Tak, czy ja najlepiej się czuję się jako dziewiątka, ale wiadomo, że sytuacje na boisku wymagają też tego, żeby się cofnąć, co też czasem czynię i pasuje mi akurat. Także czasem cofam się po piłkę, ale jak już tu trener wspomniał, jest czterech napastników i trzeba udowodnić, że na miano, zasłużyć na miano tego pierwszego, także poczekajmy jeszcze. Miejmy nadzieję, że niedługo. Pamiętasz, ile pozostali napastnicy Lecha zimą w czasie przygotowań z Czyli Woli? A nie wiem. Śledziłem wyniki, ale nie liczyłem jakoś każdemu po kolei bramek. A gdzie pytanie? Właśnie. Mam coś stwierdzać, sobie porozmawiamy. No. Czy to znaczy, że będzie faworytem do miejsca w pierwszym składzie? O mnie pan pyta, czy do trenera pytanie? Nie wiem, jeżeli będę strzelał bramki, będę prezentował się dobrze na treningach i w sparingach już nie będę miał okazji, ale w meczach, no to myślę, że tak. No. Czy jeszcze można pytania do pani trenera Mota? Chciałem pana zapytać, ponieważ brak Łukasza Teodorczyka wywoływał jakiś tam pewien rodzaj dyskomfortu. Teraz pan ten komfort ma? Jak pan czuje się pan komfortowo w tym stanie kadrowym, czy jeszcze? Tak naprawdę nigdy trener nie powinien czuć się komfortowo, bo zawsze jest coś do zrobienia. Moment, w którym już
wydaje się, że wszystko jest zapięte, to jest moment, w którym jest początek końca, także dużo pracy jeszcze przed nami. Natomiast dobrze, że Łukasz jest, bo to nie przypadkiem ten transfer doszedł do skutku, bo od pół roku to był tak naprawdę numer jeden, jeżeli chodzi o napastników grających na pozycji dziewiątki dla nas. I do nas przyszedł, także to jest duży sukces całego klubu. Począwszy od scoutingu, poprzez negocjacje prezesa i to wszystko, co tutaj ten klub robił w tą stronę. Także cieszę się, że jest. Na pewno nie jest komfortem to, że jest tydzień przed ligą, ale takie są realia pracy w Polsce i nie jesteśmy potentatem, zresztą żaden klub chyba w Polsce nie jest potentatem takim, żeby transferować zawodników w grudniu i od pierwszego dnia mieć ich z sobą. Także dobrze, że jest teraz, a nie dopiero latem. Chciałem się zapytać Piotra, jeśli można, bo ten transfer bardzo zmienia kontekst i szanse Lecha w gruncie wiosennej, zwłaszcza w kontekście Legii Warszawy, tego co ona wyprawiała zimą wokół transferowym. Czy to jest jakaś forma waszej odpowiedzi na próby transferowe Legii? No bardzo dużo Znaczy, na pewno nie. Na pewno nie jest to żadna odpowiedź w kierunku Legii. Powiem szczerze, nie wiem co Legia za bardzo zrobiła, to się dopiero pokaże wiosną. Dwa nazwiska przyszły do Legii, do nas też, chyba nawet trzy teraz już, tak? Nie wiem. Chodzi o to, że mamy własną strategię, własny pomysł na to. Nie musimy patrzeć na to, co robi konkurencja, co robi Legia lub Wisła. Chcemy nasze pomysły, nasz plan realizować i pracujemy ciężko, aby tak się stało. Panie Piotrze, czy w tym planie są jeszcze jakieś ruchy transferowe w tym okienku, czy to już jest koniec transferów zimą w Lechu? Znaczy, zostało nam chyba jeszcze 10 dni, lub trochę mniej, więc zobaczymy, co się wydarzy jeszcze. A na ten moment jest tak, dwóch zawodników nowych na dwóch kluczowych pozycjach. Pan jest zadowolony z tego okna transferowego do tego momentu? Zadowolony będę pewnie, chyba to jest pierwszy weekend czerwca, jak zobaczymy na tabelę. Wtedy będę mógł odpowiedzieć, czy jestem zadowolony, czy nie. Zobaczymy, tak? Jeszcze to okienko transferowe trwa. Mamy, tak jak mówię, mamy pewne plany, mamy pewne pomysły. No nie chcę powiedzieć, że już, że to okienko się dla nas skończyło, jeżeli jeszcze do 28 lutego jest otwarte. Zobaczymy. Znaczy, ja nie chciałbym być zbyt zachłanny, ale jest mowa też o Szymonie Pawłowskim. Czy ten temat jest ciągle aktualny? Z tego co wiem, to Szymon skoncentruje się na wyjeździe z Europy, więc nie wiem. Panie Piotrze, proszę nam zdradzić, co się takiego zdarzyło w tych negocjacjach, że w pewnym momencie pan król zdecydował się jednak oddać wcześniej Łukasza, chociaż zapowiadał, że nie puści go za żadne pieniądze. Znaczy, to pewnie jest pytanie do prezesa króla. No ale to nie odbyło się bez waszych... Oczywiście, no takie są negocjacje, takie są negocjacje, taka jest, tak to po prostu się ułożyło, tak? Cieszę się bardzo, że udało nam się to zrobić już teraz w lutym. Przepraszam bardzo, czy mają państwo jeszcze pytania do Łukasza, bo chcielibyśmy go puścić. Nie wiem, czy jeszcze jakieś pytanie do Łukasza? Są jeszcze parę obowiązków, także jeśli jeszcze... Dokładnie. Łukasz może iść, bo musimy parę przed wyjazdem spełnić jeszcze dzisiaj. Tak? Dziękuję. Przepraszam, że wejdę jedną informację, że ze względu na warunki atmosferyczne odwołaliśmy trening we Wronkach. Ten media day jest dzisiaj po prostu odwołany. Tak? Także nie będzie treningu we Wronkach, także proszę się nie wybierać, bo to jest decyzja zapadła teraz. Także jeszcze nie wiemy dokładnie, gdzie będziemy mieli tę jednostkę treningową, a na pewno nie będzie we Wronkach, w związku z tym odwołujemy ten media day. I na pewno będzie. A trening na pewno będzie. Dziękuję bardzo. Czy fakt, że w Polonii jest cały czas Jacek Kieł, miał jakiś wpływ na to? Nie. Jeszcze jakieś pytania państwo mają? Dziękujemy.